Kochani, witamy Was bardzo serdecznie na modlitwach wieczornych przy naszym ołtarzu franciszkańskim. Towarzyszą nam dzisiaj nasi święci ojcowie. Święty ojciec Franciszek, założyciel zakonu franciszkańskiego i święty ojciec Antoni Padewski, pierwszy nauczyciel naszego zakonu. Wielkie to postacie i bardzo znane, bardzo umiłowani i kochani święci. I Franciszek, i Antoni są patronami wielu krajów, wielu miejsc. No tak naprawdę są patronami wszystkich miejsc franciszkańskich. Bridgeport od wieku, ponad wieku, jest miejscem franciszkańskim. Wszędzie tam, gdzie pracują franciszkanie, próbując głosić Ewangelię właśnie w duchu świętego Franciszka Antoniego, wszędzie tam są miejsca franciszkańskie. Nasza parafia świętego Michała Archanioła, Bridgeport, Connecticut, jest parafią o pięknej tradycji. 121 lat parafii. 120 lat świętowaliśmy w tamtym roku. Nasza świątynia świętego Michała Archanioła prawie 110 lat. Co widać w potrzebach konserwatorskich, jakie uskuteczniamy teraz. Ale co jest bardzo ważne, moi kochani, od prawie początku tej parafii pracowali tutaj, z wyjątkiem kilku lat na początku, ojcowie franciszkanie. Prowincji amerykańskiej, prowincji polskiej, teraz kustodii kanadyjskiej, różnych struktur, ale zawsze franciszkanie. W czarnym habicie, w szarym habicie, ale zawsze synowie świętego Franciszka. Zatem jest to miejsce czcigodne na mapie naszego zakonu Bridgeport. I piękne jest to, że dzięki tej nowoczesnej technice to nasze franciszkańskie miejsce w Bridgeport Michała Archanioła sięga do wielu miejsc na świecie, na różnych kontynentach. Cieszymy się, że z nami jesteście. Zatem zapraszamy Was do wspólnej modlitwy dziś w ostatni dzień miesiąca kwietnia. A te ostatnie dni są bardzo często poświęcone właśnie tym, którzy od nas odeszli. Te płonące świece, mrygające przed figurami naszych świętych, niech symbolizują dziś naszą modlitwę za naszych kochanych zmarłych. Tych, których nosimy w naszych sercach. Kochani, bardzo zapraszam, abyśmy dziś w komentarzu wpisywali imiona naszych bliskich zmarłych, za których chcemy się tutaj szczególnie dziś pomodlić. Dusze czyśćcowe nas słuchają jutro pierwszy piątek, a więc tradycja naszej parafii, że wieczorne modlitwy będą wszystkie w intencji dusz w czyściu cierpiących. To jest bardzo ważne, kochani, abyśmy pamiętali o tych, którzy od nas odeszli. Modlimy się dzisiaj za świętej pamięci Antoninę Mudry, mamę naszego Ludwika, 33. rocznicę śmierci. Niech Pan daje niebo. I myślę, że każdy z nas nosi w swoim sercu, w wspomnieniach, wdzięcznych wspomnieniach, swoich zmarłych, bliskich. Może rodziców, może braci, siostry, może krewnych, może dzieci. Wołajmy do Pana Boga, aby był dla nich Bogiem życia. Aby Pan Jezus, który jest Panem zmartwychwstałym, dał tym naszym zmarłym życie wieczne. Tym, za których chcemy się dziś szczególnie pomodlić z imienia, ale także i tych, których imion nawet nie znamy, a którzy w taki często delikatny, niezauważony przez nas niestety sposób proszą nas o modlitwę. Zdajemy sobie sprawę, kochani, że 120 lat parafii to bardzo wielu ludzi, którzy
z tej parafii odeszli do parafii w wieczności. I myślę, że jako parafianie Michała Archanioła jesteśmy zobowiązani do modlitwy za nich. Zawsze modlimy się w mszy niedzielnej za parafię. Kiedy mamy intencje za parafię, modlimy się za żywych, ale też i za zmarłych. I kochani, myślę, że znamy bardzo wielu zmarłych z naszej parafii. Wszyscy ci, którzy nas słuchają spoza Bridgeport, kiedy mówię o Bridgeport, myślcie teraz, kochani, o własnych parafiach, tych, w których jesteście, i o tych zmarłych, których znacie. Prośmy zatem też Pana Jezusa, aby dał niebo wszystkim zmarłym kapłanom, tym, którzy pracowali tutaj ojcom w parafii Michała Archanioła, siostrom zakonnym, którzy tutaj służyły, tym wszystkim, którzy w waszych parafiach was uczyli katechezy, prowadzili do Pana Boga, siostrom zakonnym. Także pamiętajmy o tych wszystkich zmarłych, abyśmy byli tą wdzięcznością połączeni. Zaśpiewamy teraz pieśń Panu Jezusowi. Bardzo prosto, myślę, że wielu z nas znają. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę mieszkał razem z Panem mym. Bardzo ważne słowa. Będę mieszkał razem z Panem mym. To są słowa ufności, które pokazują nam, że tak naprawdę życie nie kończy się ze śmiercią. Wiemy o tym. Ale życie trwa w wieczności z Panem Jezusem, który daje nam życie wieczne, tak jak dzisiaj powiedział o tym w Ewangelii. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
mieszkał razem z Panem mym. Będę 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 mieszkał razem z Panem mym. Panie Jezu, oddajemy Tobie wszystkich naszych zmarłych przez ręce naszych świętych, świętego Franciszka, świętego Antoniego, wszystkich naszych świętych. Niech nasz święty patron, święty Michał Archanioł, wejrzy na potrzeby dusz czyśćcowych. Niech Michał Archanioł zaniesie dziś nasze modlitwy do tronu Boga Najwyższego. Niech Michał Archanioł ochrania nas od wszelkiego zła. Niech Michał Archanioł ochrania Kościół Święty od nieposłuszeństwa, od grzechu pychy, od grzechu krytykanstwa, marudzenia, malkontenctwa. Niech święty Michał Archanioł ochrania nas od tych wszystkich grzechów języka i myśli, które popełniamy, czasami nawet nieświadomie, uważając, że wiemy lepiej, że my mamy recepty na wszystkie sprawy. Niech święty Michał Archanioł chroni nasze usta, nasze myśli, nasze zmysły przed niepotrzebnymi słowami, myślami, wypowiadanymi i przemyślewanymi. Prosimy świętych naszych franciszkańskich, Ojcze Franciszku, Ojcze Antoni, bądźcie z nami tego wieczora i zanieście nasze modlitwy do Najwyższego Pana. A Matka Najświętsza, która jest naszą najlepszą matką, patronką Kościoła Świętego i patronką naszego kraju, tu. Jutro przecież wielkie zawierzenie, kochani, o 3:00. A Ameryka Północna, Stany Zjednoczone i Kanada zostaną ponownie zawierzone Matce Najświętszej. Reconsecration. Ponowne zawierzenie. Włączmy się, kochani, jutro bardzo konkretnie w tą modlitwę. Na naszej stronie będzie możliwość pomodlenia się z naszym księdzem biskupem Frankiem. Mam nadzieję, że się połączymy z katedrą bez problemów. Ksiądz Alan o to zadba, żebyśmy się połączyli z katedrą i tak symbolicznie włączyli się w modlitwy naszego księdza biskupa, zawierzającego naszą diecezję, ale nas wszystkich, Matce Najświętszej. Kochani, to bardzo ważny dzień jutro, ponieważ wiele krajów zawierzyło się już dawno Matce Najświętszej. Teraz panuje taka tendencja, aby odnawiać nawet bardzo, bardzo stare zawierzenie. Anglia zawierzyła się ostatnio ponownie, to była też rekonsekracja, reconsecration od czasów reformacji. Widzimy, że Matka Najświętsza jest tą, która nas ratuje z opresji wirusa, ale też z opresji naszych grzechów i wad. Prośmy zatem, aby Matka Najświętsza nas prowadziła. Zapraszam Was już teraz, w tym momencie, jutro na godzinę 3:00 na live stream z katedry Świętego Augustyna z Bridgeport. Jeżeli wolicie swoich własnych biskupów i katedry, to połączcie się tam. Nie będziemy żadnych innych live stream robili, ponieważ łączymy się jako diecezjanie diecezji Bridgeport z naszą katedrą, z naszym. Katedra nasza, katedra matka naszej diecezji i nasz ojciec, biskup Caggiano Frank. Jego chcemy wspierać naszą modlitwą i posłuszeństwem. I wszystkich biskupów. Kochani, niech ten duch posłuszeństwa franciszkańskiego w nas się rozwija. Jego właśnie zaprzeczeniem jest to, o czym mówiłem w kazaniu. Przed czym brońmy się, bardzo Was o to proszę. Przed stawianiem własnego zdania i mniemania, że wiemy lepiej nad to, co mówi Kościół. Święty Franciszek, największą cnotą
i podstawową zasadą swojego zakonu uczynił posłuszeństwo. Niezwykły nacisk święty Franciszek, a za nim święty Antoni, kładli na posłuszeństwo. Dobrze, moi kochani, będziemy teraz się modlić, rozważać tajemnicę wesele w Kanie Galilejskiej. Trwamy w tej modlitwie za naszych zmarłych, która będzie jutro również trwała. Pierwszy piątek będziemy zawierzali się sercu Jezusowemu, ale, kochani, jutro rozpoczynamy miesiąc maj. Zatem po raz pierwszy wybrzmi tutaj na naszych modlitwach nasza piękna litania loretańska. Będziemy chwalić Matkę Najświętszą z całym Kościołem. I tak rozpoczniemy piękny, maryjny wieczór maj. Na dziś, w ostatni dzień i wieczór kwietnia, zimnego kwietnia, trudnego kwietnia w tym roku, kwietnia pełnego wirusa i pytań, oddajmy to wszystko, co nas niepokoi, właśnie teraz, tu w tej ciszy naszej franciszkańskiej kaplicy, oddajmy Matce Najświętszej. Zobaczcie, kochani, Matka Najświętsza, Maryja Niepokalana, patronka Stanów Zjednoczonych, patronka. Ona zobaczyła nędzę i problem podczas wesela w Kanie. Ona widzi również wszystkie nasze problemy. Kochani, zawierzajmy dusze czyśćcowe naszych zmarłych i nas samych tej modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Kochani, zanim zakończymy nasze modlitwy kompletą, jeszcze ogłoszenie lokalne tutaj dla wszystkich Bridgeporciaków, naszych parafian miejscowych. Jak wiemy, już na Facebooku kościół został zamknięty na 2 dni całkowicie, a więc jest to ogłoszenie dla wszystkich, którzy posiadają klucz do kościoła i normalnie pewne prace wykonują, jak kwiatki czy małe sprzątania. Bardzo proszę, aby pod żadnym pozorem dziś i jutro nie otwierać drzwi kościoła, ponieważ, jak wiemy, trwa renowacja ołtarza maryjnego. Dziś został ołtarz potraktowany bardzo taką konkretną substancją, która ma za zadanie zakonserwować drewno przed ewentualnymi drewnojadami. O, to jest właściwe określenie po polsku. Tak się nazywa to stworzonko, które pałaszuje drewno. Więc drewnojady, nie korniki, tylko drewnojady. I gdyby się one pokazały w naszym kościele, byłoby to tragiczne, więc zostało to zakonserwowane dziś i jutro będzie powtórzone. Także nie wolno w żadnym wypadku, nawet jeśli ktoś posiada klucz, otwierać drzwi, ponieważ substancje są mocno trujące. Nie tylko na drewnojady. Nie tylko na drewnojady. 10 minut tam za długo przebywałem i głowa mnie boli do tego momentu, także bardzo to jest ważne. Apel do wszystkich, którzy posiadają klucz. Proboszcz nie będzie stał jutro cały dzień przy drzwiach i patrzył. Zresztą wiemy, tych drzwi jest więcej, więc jest nie do upilnowania. Zatem, kochani, prace nad naszym maryjnym ołtarzem się posuwają, przesuwają do przodu, za co bardzo dziękuję wszystkim, którzy te prace wspierają i wykonują. W tym miejscu bardzo serdeczne podziękowania dla przyjaciela naszej parafii z East Haven, Connecticut, który tą pracę wykonuje, ofiarowując nam również materiały. Jest to nie nasz parafianin, ale przyjaciel parafii, który przyjechał tutaj do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, z Hanoweru. I Günther dziękuję w ten sposób Matce Najświętszej za narodziny dzieciątka Marysi, która jest, no właśnie, Marysia na cześć Matki Najświętszej. Günther i Hanna to są rodzice, zatem bardzo Was proszę o zdrowaśkę w intencji tej rodziny i w intencji narodzonej 2 tygodnie temu Marysi. Bardzo ładnie się nazywa Marysia Rosa. Rosa, tak jak Rosa. Także Günther Rosa jest naszym dobrodziejem tutaj i pomaga nam zakonserwować ołtarz maryjny. Bardzo dziękujemy za życzliwość i proszę Was o modlitwę w intencji tej rodziny, która dziękuje Matce Najświętszej za dziecko, za Marysię i w ten sposób chce się też przyłożyć to i przyczynić do renowacji naszego ołtarza. A teraz, kochani, powierzmy siebie i nasze rodziny, też rodzinę Rosa, i wszystkich naszych dobrodziejów i przyjaciół Panu Jezusowi, odmawiając modlitwę na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Rachunek sumienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wierny, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we mnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi. A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy strzodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mnie nie zostawisz. I nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Sam Bóg pokoju niech uświęca Was całych, aby nietknięty duch Wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą.
abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Regina celi letare, alleluja. Iagve meruisti portare, alleluja. Resurrexit sicut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Jutro, przypominam, nasz schedule na jutro, nasze transmisje o 3 p.m. po południu w godzinie świętej będzie transmisja zawierzenia Stanów Zjednoczonych i Kanady Matce Najświętszej. Będzie to transmisja z katedry. Ksiądz Alan się tym zajmie, więc będzie link puszczony i będzie można sobie obejrzeć. Zszerujemy, tak. O 8 nasza Eucharystia i stąd też z Kaplicy Franciszkańskiej i potem nasze pierwsze nabożeństwo majowe, rozpoczęcie pięknych naszych majowych nabożeństw. Bądźmy razem, módlmy się w pierwszy piątek miesiąca i kontynuować będziemy jutro naszą modlitwę zakochanych zmarłych. A teraz pozdrówmy Matkę Najświętszą na zakończenie dnia. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.